Ostatni spadnik przed ligą. No intensywna mi się wydaje, że pierwsza połowa, że w pierwszej połowie fajnie jednak to jest założenia, które sobie przed meczem jakieś tam powiedzmy, że założyliśmy, o czym rozmawialiśmy, no to wykonaliśmy w pierwszej połowie może nie w 100%, ale no 70-80%. No jeszcze tam jakieś są dociągnięcia, które trzeba poprawić jak najszybciej, no ale mamy bolączkę z drugą połową, wychodzimy na drugą połowę i dostajemy bramkę zaraz drugą i wygląda jakbyśmy nie wierzyli albo się poddawali. No dobrze, że ten taki impuls był, że bramkę szybko strzeliliśmy i no jeszcze zdawaliśmy sobie sprawę, że jest coś do ugrania w tym meczu. No i dostaliśmy bramkę na 3-1 i później już można powiedzieć, że zrobili sobie przewagę i tak już luźnie się gra, inaczej to wygląda. No zespół fajny przetarcie, dobrze, że mi się wydaje, że dobrze koniec końców, że tu przyjechaliśmy, że to jest poziom europejski i dla nas dobrze, bo tu się pojawisz. A no nie codziennie się gra takie sparingi też. No i wynik, powiedzmy sobie, no na pewno byśmy byli pewniejsi siebie, jeżeli byśmy wygrali tutaj i inaczej to było przed pierwszym meczem, ale no trzeba szukać pozytywów i na pewno takie będziemy szukali. Za tydzień już pierwszy mecz ligowy z Lechią Gdańsk. Rozumiem, że jesteśmy gotowi. No każdy sobie już układa powoli w głowie, no, że jest pierwszy mecz, że to już jest liga, że to już nie są przygotowania, że to już jest mecz o punkty. No my jesteśmy w sytuacji, którą sobie ułożyliśmy na piątym miejscu, więc też jest dobry start, no, żeby to fajnie zacząć. Jedziemy do lidera i cały okres przygotowawczy, powiedzmy sobie szczerze, przygotowaliśmy się po to, żeby tam pojechać i zdobyć punkty, no ale... No wszystko wyjdzie w tym tygodniu. Na pewno będziemy analizowali ostatnie mecze, ten dzisiejszy tak samo. No i drużynę przeciwną. No, to jest ważne, żeby dobrze zacząć. Jak dobrze zaczniesz, no to też jest też inaczej wejdziemy w tą rundę rewanżową. No i no, my spodziewamy się tego, że to będzie ciężki mecz, wyjazd to jest, ale jesteśmy gotowi, no potrafimy grać w piłkę. No, dzisiaj nie dłuższymi momentami też było tak, że potrafiliśmy od tyłu zagrać. Już abstrahuję od tego, jakie było boisko, ale to i dla jednej, i dla drugiej drużyny było to samo. No i co, ten tydzień będzie najistotniejszy. No. Teraz, żeby pokazać, czy wszystko było dobrze i w dobrym kierunku przygotowywaliśmy. I mamy być gotowi na sobotę. To jeszcze tylko o kibicach chciałem powiedzieć, bo dzisiaj trochę kibiców się pojawiło, mimo że to sparing, a do Gdańska wybiera się być może nawet prawie 2000 kibiców Pogoni. To taki dodatkowy impuls na start. No wiesz, no też to coś znaczy, że kibice są, powiedzmy, że cały czas wspierają nas, dopingują, no że już zacierają sobie ręce na rundę rewanżową, no pokazaliśmy kilka dobrych meczów i byli kibice, tak, byli nas, wspierali nas w ciężkich momentach, no i to jest tylko duży plus, tak, że są z nami, że będą, że przyjadą, że w większej liczbie i doping będzie na pewno słychać z trybun, no i a to zawsze jest takie dodatkowe, taki impuls, bodziec i oby ich nie zabrakło, znaczy oby było ich jak najwięcej w Gdańsku.